Witam wszystkich miłośników i sympatyków kolei, a zwłaszcza tych, którzy lubią sobie czasem usiąść za sterami prawdziwej lokomotywy. Chciałem Wam przedstawić tutaj urządzenie, które wykonałem sam. Jest ono moim pomysłem. Mamy tutaj na ekranie, widzimy cały pulpit maszynisty lokomotywy. Ja postaram Wam się zaprezentować pulpit, który wykonałem sam. Co tu mamy na razie? Klawiatura sterująca jest nam potrzebna. Ona jest podłączona z tym urządzeniem poprzez szereg kabli. Mamy nastawnik jazdy. Tu mamy hamulec. Dźwignię do przyjmowania. Uruchomimy. Teraz nastąpi uruchomienie lokomotywy. Jeszcze na tym urządzeniu, jak na razie, z klawiatury, ponieważ urządzenie jest cały czas udoskonalane. Podniesiemy pantograf. Załączymy obwody. Lampki się palą. Załączamy przetwornicę, sprężarkę i prawym przyciskiem myszy siadamy sobie wygodnie w fotelu maszynisty. Kierownik zwarcie przyniesie. Zapewne sobie podświetlimy przyrządy. Powietrze jest napompowane. Nastawnik kierunku jazdy jest w pozycji do przodu, uruchamiany jeszcze w tej chwili też z klawiatury. I ruszamy. Ruszenie pociągiem następuje poprzez przesunięcie wajch nastawnika jazdy o jeden ząbek. Nie możemy zrobić od razu na więcej pozycji, ponieważ nie ruszy lokomotywa. Obserwujemy przyrządy, jak nam się zachowują. Mamy również po zamknięciu pierwszego obwodu zgaśnie nam ta lampka i będziemy mogli wycznikować silniki. Prędkość 40 na godzinę, ale ja dla przykładu pokażę Wam, jak urządzenie działa. Za chwilę zamkniemy pierwszy obwód. Napięcie na amperomierzu spada, SHP, tam jeszcze sygnał będzie, jest przycisk SHP na moim urządzeniu. Załączył się drugi obwód. Wkrótce przedstawiłem Wam pulpit symulatora pociągu mojego autorstwa. Chciałbym, żebyście życzyli mi zielonych światów.